koło Puńska ktoś zamalował litewską nazwę wsi Bokrze Osada. Mało tego, na tablicy z nazwą miejscowości pojawiły się swastyki, mówi wójt gminy Puńsk, w której mieszkają głównie Litwini. Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Gmina poinformowała o sprawie policję. Witold Liszkowski, wójt Puńska, uważa, że to przejaw głupoty. Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, co mogę powiedzieć na ten temat, dlatego że to jednorazowy wybryk. Jeśli się będzie to powtarzało, to wtedy będę miał podejrzenie, że no ktoś specjalnie na tle narodowościowym to robi. Ale jeśli to jest jednorazowy wybryk, to może to być tylko zwykły akt wandalizmu i niekoniecznie no jakby uformowanego i skrystalizowanego takiego pod względem nacjonalistycznym. Także nie chcę z tego afery robić, to jest zwykły wandalizm na dzień dzisiejszy. Bokrze Osada po litewsku Boksiai to licząca kilkadziesiąt domów wieś. Miejscowi to wyłącznie Polacy. Halina Andrulewicz, sołtys wsi, gwarantuje za swoich sąsiadów, że żaden nie zniszczyłby tablicy. Po prostu nasz wójt i gmina jest polsko-litewska i także mamy wójta bardzo dobrego, jeszcze to nam asfalt będzie robić i wszystko. My zgodnie wszystko. Wszyscy jesteśmy zgodni. Raczej. Przypomnijmy, że jeszcze wczoraj w Sejnach parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej rozmawiali z miejscowymi władzami o łagodzeniu relacji polsko-litewskich. Zapewniali, że po polskiej stronie nie może dochodzić do odwetu za trudne relacje polskiej mniejszości z władzami na Litwie. Liszkowski uważa, że stosunki polsko-litewskie na Sejnejszczyźnie są bardzo dobre i na szczeblu samorządu nie należy ich łączyć z polityką. Nie mogłem wczoraj uczestniczyć w tym spotkaniu, ale... No nawet sam teraz się sobie dziwię, dlaczego o tym mówię, bo w ogóle według mnie nawet nie ma co mówić na ten temat, kiedy zajmują się ludzie innymi sprawami niż powinni się zajmować. Więc tutaj trzeba dbać o powiat, o relacje tutaj wewnątrz, o projekty unijne, o inwestycje, o współpracę, nie wiem, to co należy do powiatu, a nie głupotami się zajmować. Bo ja strasznie się zdziwiłem, kiedy zwykły radny powiatowy, który musi badać krowy, a nie zajmować się wielką polityką, bo od tego jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i w ogóle rząd, o takie kontakty, o relacje międzypaństwowe i międzynarodowe i zajmują się takimi głupotami. Także dobrze, żeby on to usłyszał, bo ja się strasznie zdziwiłem. Niech te krowy nadal bada.